Morderca z Pikiety. Na przełomie lat 80. i 90. w Łodzi działał niezidentyfikowany seryjny morderca. Wyszukiwał ofiar w miejscach spotkań homoseksualistów, czyli tzw. pikietach. Potem zwabiał mężczyzn do mieszkania, a tam podczas lub po obcowaniu płciowym brutalnie mordował. Zabijał gejów, stąd jego przydomek morderca z Pikiety lub zabójca gejów z Łodzi. Zabił brutalnie 7 mężczyzn, a potem przestał. Nie wiadomo dlaczego, nigdy go nie zidentyfikowano, a może nigdy nie przestał. Do tego jeszcze dojdziemy, ale po lipcu 1993 roku tajemnicze zgony łódzkich mężczyzn o orientacji homoseksualnej się nagle rzeczywiście skończyły. Dlaczego? Na ten temat istnieje kilka hipotez, ale wróćmy do początku. A oficjalny początek to 1988 rok, kiedy to w Łodzi przy Grabowej 16 w kamienicy zaniepokojeni smrodem lokatorzy wezwali milicję. Mundurowi po wejściu do lokalu, z którego dochodził fetor, zastali ciało skrępowanego przewodem od żelazka 35-letniego rencisty. Był nagi i okazało się, że również pocięty i dźgnięty w klatkę piersiową nożem. Jego ciało było przygniecione meblościanką, a w mieszkaniu brakowało kupionego za $500 amerykańskich magnetowidu, aparatu fotograficznego i 2 złotych sygnetów. Przy okazji wyszło na jaw, że ofiara to gej. A jest, był PRL, schyłek lat 80. Niektórzy zdawali sobie już sprawę, że komuna nie potrwa długo. Przez kraj przetaczały się strajki, socjalizm wciąż jeszcze jednak się trzymał. Chociaż czuć było już zmiany. Homoseksualiści, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, zaczynali powoli wychodzić z podziemia. Szykanowani przez lata, zastraszani, a nawet szantażowani przez ubecję i milicję, śmielej wychodzili na ulicy. Szukali spotkań w Łodzi, w okolicach dworca Fabryczna, w parku Moniuszki, placu Dąbrowskiego, czy w okolicach niektórych restauracji, takich jak Orfeusz na przykład. To po kilku wymierzonych w nich akcjach służb jednak wciąż było hermetyczne środowisko. I łódzcy homoseksualiści nie chcieli rozmawiać z milicją oficjalnie. I milicja, mimo szeroko zakrojonego śledztwa, nic w tej sprawie nie ustaliła. Prokurator umorzył sprawę, a mniej więcej rok później, już latem 1989 roku, w innym mieszkaniu przy obecnej alei księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, która wtedy była ulicą imienia Ernsta Talmana II, pojawiły się następne zwłoki. Jacka. Ofiara miała skrępowane sznurkiem do pakowania ręce, a nogi paskiem od spodni. Mężczyzna udusił się wepchniętą głęboko do ust kuchenną ścierką. Był niezbyt majętnym przewodnikiem PTTK. W jego mieszkaniu nie było niczego cennego. Wszystkie pieniądze ten 40-latek przeznaczał na książki, ale one z jego mieszkania nie zniknęły. Zniknął telewizor i oszczędności. Ruszyły czynności. Okazało się, że ofiara to również homoseksualista i ponownie milicja trafiła na ten sam opór środowiska. Tego środowiska. Nikt nic nie wie, nikt nie widział i nikogo nie zna. A nawet jeśli zna, to w tym środowisku ci ludzie nie używali prawdziwych nazwisk, a ksywki często od imienia kobiet. Co ustalono? Ofiara dorabiała handlem, wyjeżdżała. Ktoś
go widział przed śmiercią na pikiecie pod dworcem Łódź Fabryczna. I tyle. Nikt tego mordu nie połączył z zabitym rok wcześniej na Grabowej gejem. W sprawę zresztą zaangażowani byli inni śledczy, inny prokurator. Oczywiście do czasu. Do czasu, bo już niecałe 4 miesiące później w mieszkaniu przy Łanowej 87 został odnaleziony 50-letni aktor teatralny. Dość znany w Łodzi. I nie było tajemnicą to, jaką miał orientację. Ktoś zadźgał go nożem podczas stosunku. Widać było, że rany zadawane były z wściekłością i dużą siłą. Było ich też sporo. Tym razem z jego mieszkania, z mieszkania ofiary, znów zniknął magnetowid, kasety VHS, lornetka, książeczki oszczędnościowe oraz złoty sygnet, a także kilkaset amerykańskich dolarów. Dalsze ustalenia przypomniały schemat z dwóch wcześniejszych mordów na gejach. Morderca poznaje ofiarę, idą do jej mieszkania, piją alkohol, uprawiają seks, a potem dochodzi do zbrodni. Po niej morderca zabiera najcenniejsze przedmioty z mieszkania i niepostrzeżenie znika. Nie dało się już dłużej udawać, że trzy podobne zabójstwa homoseksualistów w przeciągu kilkunastu miesięcy na terenie Łodzi nic nie łączy. Śledczy zdają sobie sprawę, że na terenie ich miasta uaktywnił się seryjny morderca. Śledztwo trwa, kiedy już w lutym 1990 roku, czyli niecałe 3 miesiące po śmierci aktora na osiedlu Teofilów, morderca uderza po raz czwarty, tym razem na gładki 13x15. Zostaje tam odnaleziony, zadźgany nożem 41-letni Andrzej. To gej, chory na schizofrenię rencista, który, co interesujące dla śledczych, prowadził rejestr partnerów seksualnych, swoich partnerów seksualnych. Tym razem morderca z jego mieszkania zabrał telewizor, ubrania i pieniądze. I tym razem śledczy liczą na przełom. Skoro wszyscy liczą na przełom, to kryminalni intensyfikują działania, starają się dotrzeć do byłych partnerów ofiary z notatnika. Problem w tym, że to środowisko wciąż pamięta milicyjno-ubeckie szykany, w tym akcję Hyacynt, kiedy to masowo byli zatrzymywani, zakładano im tak zwane różowe teczki homoseksualistów, a także zmuszano do współpracy, donoszenia i szantażowano. Nikt raczej też nic nie wie, a raczej też nic nie widział i nawet jeśli coś niechętnie zdradzi, to milicjantom niewiele to daje. Tym bardziej, że oni mają swoje własne problemy, bo to ostatnie tygodnie istnienia milicji. W kwietniu, czyli 2 miesiące później, zostanie powołana policja. I przebąkuje się, że nie wszyscy będą mogli stanąć na straży porządku prawnego w odnowionej, demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Wielu bardziej obawia się o to, jak teraz będzie wyglądała służba w resorcie, a nie o to, że ktoś gdzieś atakuje homoseksualistów. Kogo to obchodzi? Wprawdzie czynności trwają, udaje się nawet dotrzeć do byłych partnerów ofiary, ale ten oczekiwany przełom się nie pojawia. Za to już w lipcu pojawia się następne ciało. Tym razem schemat jest jednak nieco inny. Do mordu bowiem doszło nie w mieszkaniu, a zaparkowanym w lesie samochodzie. I nie w Łodzi, a na terenie Głowna, nie dalej jak 40 km od Łodzi. Ofiara to 41-latek, który prowadził rodzinny młyn, ma nawet córkę i byłą żonę. I to właśnie od niej wiadomo, że był gejem. Ożeniła się z nim wiedząc o tym, a potem rozwiodła, rozumiejąc, że już tego nie zmieni. Zabity mieszkał z rodzicami, dużo pił. Pijany szukał towarzystwa w Łodzi, męskiego rzecz jasna. Ciało jest w samej koszuli, bez majtek.
chociaż na miejscu są majtki kobiety. Teraz już policjanci nie mają wątpliwości. Piąta ofiara tej samej osoby. Piąta ofiara tej samej osoby, która działa według bardzo podobnego schematu i zyskuje przydomek morderca z pikiety. Pojawia się też pierwszy podejrzany. To przyjaciel zamordowanego. Z czasem zostaje wykluczony poza krąg podejrzewanych. Niemniej czynności trwają. Policjanci chodzą na pikiety w roli gejów. Polują na mordercę. I nic. Po roku sprawa zostaje umorzona. Wszyscy czekają. Tajemniczy morderca z pikiety uderzał zwykle co kilka miesięcy, a jednak przez cały 1991 rok żaden łódzki homoseksualista nie ginie. W niszowej prasie tego środowiska pojawiają się informacje na temat tajemniczego młodzieńca, który przez łódzkich gejów jest typowany na mordercę. Podobno ma nieco więcej niż 20 lat i jest przystojny. To krępy blondyn. W lutym 1992 roku ten krępy blondyn uderza ponownie. Nie ma wątpliwości. Na osiedlu Łagiewniki we własnym mieszkaniu zostaje odnaleziony 48-letni Jan. Ktoś go brutalnie pobił. Zostaje znaleziony z głową obwiązaną przewodem elektrycznym i złamanym nosem. Był duszony, ale zmarł na skutek urazów czaszki. Morderca przykrył ciało poduszką i kołdrą. Zabrał z mieszkania magnetowidz zamordowanego, notę z adresami i numerami telefonów. Jego mieszkanie potem usiłował bezskutecznie podpalić. Jan był drobnym przedsiębiorcą. Miał kilka bud w Łodzi z jedzeniem i wynajmował pokoje. W noc przed śmiercią Jan zorganizował imprezę, na której widziano go w towarzystwie młodego, nieznajomego człowieka. Nikt jednak nie rozpoznał go na żadnym policyjnym zdjęciu. Udało się natomiast sporządzić portret pamięciowy. I domniemany morderca według niego miał być krępej budowy ciała, miał mieć 175 do 178 cm wzrostu oraz lekko kręcone jasne włosy. To blondyn o nierzucającej się w oczy łagodnej urodzie, co podkreślało wielu świadków. Miał ponadto charakterystyczne tatuaże. Napis na lewej dłoni, kropkę na krtani i kropkę przy lewym oku. Przy okazji ktoś zauważył, że do wszystkich zabójstw dochodziło w miesiącach mających literę L w nazwie. Mając to i rysopis, znów liczono na wiele. I znów trop jednak się urwał. A jednak morderca z pikiety ponownie dał znać o sobie. W lipcu 1993 roku przy ulicy Konstytucyjnej 5 znaleziono 62-letniego Kazimierza. Emeryta, który był duszony, a potem umarł od uderzeń tępym narzędziem w głowę, w twarz. Miał rozerwane nozdrza, liczne siniaki, otarcia oraz naderwane ucho. Morderca z jego mieszkania zabrał radiomagnetofon, skórzaną odzież oraz nóż z kuchni. Przy okazji tego zabójstwa pojawił się jednak najważniejszy w tej sprawie świadek. Świadczył, że Paweł spał z młodym mężczyzną imieniem Roman. Następnego dnia z Romanem odwiedzili Kazimierza. I ten tajemniczy Roman miał z Kazimierzem zostać sam na sam na noc. Na noc, po której emeryta znaleziono zamordowanego. Według Pawła tajemniczy Roman miał 27 lat, 178 cm wzrostu, piwne oczy, ciemno blond, czesane na bok włosy i mieszkał na ulicy Rzgowskiej z matką, a także pracował w zakładach Eskimo i był wytatuowany. Nieco inaczej niż twierdzili wcześniejsi świadkowie, ale śledczy nie mieli wątpliwości, że wpadli na trop mordercy. Roman Pawłowi miał się ponadto zwierzyć, że kiedy miał 15 lat, został zgwałcony przez wychowawcę w poprawczaku. Po tych wszystkich zeznaniach portret pamięciowy domniemanego Romana nieco się zmienił, ale on zmieniał się stopniowo.
z czasem. I niektóre jego cechy się nawet w zeznaniach różnych świadków wykluczały. Była to ciekawostka, bo raz Roman był dobrze ubrany, a inny świadek opisywał go jako zaniedbanego, niechlujnego. Raz nosił się jak dresiarz, innym razem był widziany ubrany elegancko i drogo. Policjanci sprawdzali te wszystkie rewelacje i, no, jak mawia się w branży, nie udało się wyjść na sprawcę. Nie pozostało zatem nic innego, jak czekać. Jak czekać na następny miesiąc z literą L w nazwie. Licząc, że tym razem być może morderca popełni błąd. Roman go jednak nie popełnił. I w listopadzie 1993 roku nie uderzył po raz ósmy. Nie uderzył również w lutym następnego roku, a potem w lipcu. Sprawdzono dziesiątki poszlak, przesłuchano setki świadków. Śledztwo utknęło jednak w martwym punkcie. Aż w końcu zostało umorzone. I tak sprawa pod kryptonimem Partner zaczęła powoli przechodzić do historii. Pod koniec lat 90. odżyła, kiedy szerzej zaczęła o niej pisać prasa. Napisał Dziennik Łódzki, potem Gazeta Wyborcza. I chociaż wcześniej ta sprawa pojawiała się w mediach, ale były to tylko wzmianki, teraz pisali wszyscy. Przed 1989 rokiem nie pisano o zabójstwach homoseksualistów w Łodzi w ogóle. Bo nic takiego jak gej w społeczeństwie Polski Ludowej nie istniało. Jeśli już istniało, to wyłącznie w kręgach artystów, aktorów, muzyków. Władza przymykała na nich oko. Ale nie pisano o tym, a jeśli już, to niewiele i raczej w prasie dla osób zainteresowanych tematyką kryminalistyczną albo ewentualnie potem, po 90 roku, o homoseksualnej orientacji. O morderców gejów z Łodzi opowiadał Fajbusiewicz w programie Magazyn Kryminalny 997, ale odcinek traktujący o zabójcy homoseksualistów z Łodzi nie przyniósł nic istotnego. Pojawili się oczywiście świadkowie. Przy takiej oglądalności musieli się pojawić, ale ich zeznania nie wniosły niczego nowego do sprawy. Do sprawy, która jest największą w historii polskiej kryminalistyki nierozwiązaną serią zbrodni. Minęły lata i po nich zmienił się wydźwięk i odbiór homoseksualistów. Niektórzy z nich dziś zaprzeczają, że nie chciano współpracować w sprawie mordercy gejów z organami ścigania. Zarzucają śledczym bierność. Twierdzą, że homokiller nie interesował tak naprawdę policję. A już na pewno nie interesował milicję. I dlatego przez lata mógł zabijać. Przyznają jednak, że przez te same lata jakoś funkcjonował w ich, no niewielkim, hermetycznym środowisku. I dziś wielu już pamięta. Już pamięta, że był na imprezach, pojawiał się na pikietach, był cały czas gdzieś obok. I trudno im samym zrozumieć, dlaczego nie doszło wtedy do samosądu. Jednocześnie pojawiły się wątpliwości, czy rzeczywiście tajemniczy Roman, domniemany morderca z pikiety, dopuścił się tych wszystkich zabójstw. Co ciekawe, analiza innych przypadków tego typu w Polsce pozwala wysnuć przypuszczenie, że Roman tak naprawdę mógł pierwszy raz zabić wcześniej. Może już w 1985 roku lub nawet w 1986 gdzieś na Pomorzu. Mógł też zabijać w innych miastach. A potem możliwe, że poza Polską. W ściganiu takich przestępstw jest pewna zasada. Jeśli nie ma wyniku, sprawę powinien dostać ktoś inny. Ktoś, kto spojrzy na nią inaczej i być może dostrzeże coś, co innym umknęło, a potem to zostanie sprawdzone. W 2007 roku, z uwagi na specyficzny charakter tej serii zabójstw, do sprawy wróciło tak zwane Policyjne Archiwum X, czyli Zespół do Spraw Niewykrytych Zabójstw przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przesłuchano kilkuset świadków.
sprawdzono 40 tysięcy pracowników zakładów Eskimo. Sprawdzono wszystkich dostępnych Romanów. I nic. Morderca gejów znikł na zawsze w 1993 roku po dokonaniu ostatniego zabójstwa. Jak to możliwe? Udało się ustalić, że wygląd Romana różnił się według różnych świadków, ponieważ morderca z czasem również zmieniał wygląd. Człowiek ten nie prowadził zdrowego trybu życia, pił i palił papierosy. Wiadomo również, że nie był osobą majętną. Pod koniec zbrodniczej działalności miał problemy finansowe. Prawdopodobnie usiłował też samodzielnie usunąć więzienne tatuaże, a przynajmniej jeden. Nic zresztą dziwnego, bo jeden z nich oznaczał, że jest prostytutką, jest męską prostytutką. Oprócz tego Roman pewnie bał się też rozpoznania, zdawał sobie sprawę, że tatuaże mogą to rozpoznanie ułatwić. Świadkowie podkreślali też jego fatalną kondycję psychiczną w ostatnim czasie. Ustalono, że Paweł, który najwięcej wniósł do tej sprawy, czyli mężczyzna, który odbył stosunek z domniemanym mordercą, kilka miesięcy po ostatnim zabójstwie umarł na AIDS. W związku z tym założono, że zabójca również mógł chorować lub mógł być nosicielem. I powodem nagłego ustania serii zabójstw mogła być ta choroba. Tym bardziej, że mający kontakt z Romanem w ostatniej fazie jego działalności opisywali go jako zaniedbanego, inaczej niż mający kontakt z nim wcześniej. To choroba mogła tłumaczyć nagłe ustanie serii. Choroba albo śmierć. Kolejna hipoteza zakładała zatrzymanie i osadzenie domniemanego Romana, czy też mordercy z pikiety w zakładzie karnym za inne przestępstwo lub przestępstwa po ostatnim zabójstwie. Zeznań świadków na jego temat wyłaniał się przecież obraz, że był on osobą mającą kontakt ze światem przestępczym i zakładami karnymi już jako nastolatek. Niewykluczone, że po ostatnim zabójstwie został po prostu osadzony na dłużej i nie mógł zabijać. Tym bardziej, że tę hipotezę uwiarygadnia jeszcze jeden fakt. Morderca gejów zabijał przynajmniej raz w każdym roku od 1988 do 1993. W 1990 zabił nawet dwa razy, a jednak w następnym, 1991, nie zabił nikogo. Dlaczego? Skąd taka przerwa? A może nie mógł zabijać, bo przebywał w więzieniu, odsiadując jakiś krótszy wyrok? A może wyjechał na jakiś czas? Na pewno działał podobnie w przypadku wszystkich swoich zabójstw. Świadkowie, którzy mieli bezpośredni kontakt z typowanym, zgodnie przy tym przyznawali, że Roman był niezwykle powściągliwy na swój temat. Wypowiadał się zwykle lakonicznie, zapewne dla bezpieczeństwa. Wybierając ofiary, dokonywał wstępnej selekcji, a zatem planował. Działał na znanym sobie terenie, ale mordów dokonywał na obcym, bo przecież za taki należy uznać mieszkanie ofiar. Wiadomo też, że onieśmielały go kobiety. Podczas przyjęcia nie chciał z nimi tańczyć. Wiadomo też, że odmówił pocałunku kobiecie po bruderszafcie. Na tym tle spróbujmy sobie więc odpowiedzieć na najbardziej nas interesujące pytanie. Dlaczego morderca z pikiety zabijał? Można przypuszczać, że zgwałcenie, czyli traumatyczne przeżycia z młodości, zachwiały jego równowagą psychiczną. Mogły wpłynąć na jego psychikę, doprowadzając do rozwoju nieprawidłowej osobowości, łącznie z ukształtowaniem się parafilii i dewiacji. Zbrodnicza działalność tego człowieka mogła być też motywowana pragnieniem dokonania zemsty na całej homoseksualnej społeczności. Zemsty za to, co stało się w młodości, w zakładzie poprawczym. Z uwagi na brutalność,
Zadawanie ran bez potrzeby i tak zwany overkilling. Można też przyjąć, że morderca z pikiety był homoseksualistą nieakceptującym swojej orientacji. Niewykluczone, że na jego działanie wpłynęło też piętno śmiertelnej choroby, jeśli istotnie miał AIDS. To bardzo prawdopodobne, ponieważ ta choroba wzbierała w tamtym okresie w środowisku homoseksualistów żniwo i rozwijała się błyskawicznie. Bardzo prawdopodobne też, że Roman mógł chorować na nią od dawna. Zeznania świadków mających z nim kontakt pod koniec serii zabójstw podkreślają przecież jego wygląd, zaniedbany, zły i złą kondycję psychiczną. Wizja śmierci w chorobie mogła potęgować frustrację i chęć odwetu. W bolesnej chorobie. Bolesnej śmierci. Ponadto Roman mógł obwiniać wszystkich gejów o swoją sytuację, o to, co się dzieje. Mało prawdopodobne, aby chodziło wyłącznie o rabunek cennych przedmiotów z mieszkań ofiar. Mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Tak samo jak mało prawdopodobne, że Roman sam wynosił skradzione magnetowidy i tym bardziej telewizory. Po tym wszystkim zresztą musiał je też komuś sprzedawać. I trudno uwierzyć, że w tych kilku przypadkach nikt nic nie zauważył. Przecież ludzie mówili o tym. Była to głośna sprawa w Łodzi. Nic dziwnego więc, że do tej sprawy co jakiś czas ktoś wraca. W lipcu tego roku ukazała się moja powieść kryminalna pod tytułem Znamie ryby. Sprawa mordercy z pikiety była przy jej pisaniu dla mnie jedną z najsilniejszych inspiracji. Oczywiście znajdziecie tam jeszcze inne, takie jak wykorzystywanie nieletnich przez księży, ukrywanie takich przestępstw przez hierarchów Kościoła katolickiego, niezależny film o pedofilii opublikowany na YouTube oraz nieetyczne związki kleru z władzą. Przede wszystkim jednak znajdziecie w Znamieniu ryby fikcję literacką, oczywiście wynikającą z tego, o czym wam przed chwilą opowiedziałem. Znamie ryby to dobry, mocny kryminał. Warto go przeczytać, chociażby dla tej tajemniczej, niezwykłej historii. Roman był klasycznym mordercą seryjnym. Klasycznym, ale nietypowym. Nietypowym, bo w Polsce mamy do kilkuset zabójstw w roku. W ostatnim ćwierćwieczu było to mniej więcej od nieco ponad 1000 do 450 rocznie. Wykrywalność tego typu przestępstw sięga u nas ponad 98%. Jeśli chodzi o seryjnych morderców, to w naszym kraju było ich od drugiej połowy XIX wieku, mniej więcej jak 25. I wszystkich złapano, a potem osądzono. Wszystkich z wyjątkiem tego jednego. I ten jeden podobno niedawno wyszedł z więzienia po bardzo długim wyroku i mieszka gdzieś w Katowicach. Wierzy w Boga, nosi okulary, jest łysy, a dziennikarzy, którzy przyjechali zapytać go o to, czy to on był mordercą z pikiety, poczęstował z uśmiechem herbatą i sernikiem. Nie zmyślam. To prawda. Tak samo jak to, że w ubiegłym roku przedawniło się jego ostatnie, możliwe, że jego, ale ostatnie zabójstwo.